pod nieobecność wcześniej zapowiadanego swój udział w turnieju Fakro Cup 2010 bydgoskiego Centrostalu w Gorlicach i Bobowej w miniony weekend wystąpiły trzy zespoły polskiej plus ligi: Pronar AZS Białystok, Sandeko Wybrzeże TPS Rumia i KPSK Mielec. Cały turniej zaplanowano na niedzielę. Korzystając z zaproszenia organizatora, nasza kamera była w Bobowej, obserwując wszystkie trzy turniejowe pojedynki, które grano systemem każdy z każdym, po trzy sety. Jako pierwsze na parkiet nowo oddanego obiektu przy zespole szkół wyszły siatkarki Stali Mielec i AZS-u Pronar Białystok. Po 60 minutach gry sukces odniosły podopieczne Adama Grabowskiego. Mielecka Stal 3-0, w zespole którego Sylwia Pycia i Dorota Ściurka były pod siatką nie do zatrzymania. W drugim meczu spotkały się zespoły z Białegostoku i Sandeko Wybrzeże TPS Rumia. Ten pojedynek był bardzo zacięty i wyrównany. Po pierwszych dwóch setach lepsze były zawodniczki Wybrzeża. Trzeci i ostatni to gra, w którym żadnej z drużyn nie udało się odskoczyć na więcej jak dwa oczka. Końcówka seta to nieoczekiwany zwrot sytuacji i wygrana podopiecznych byłego mistrza świata z Meksyku z roku 1974 Wiesława Czaj. Kawał drogi z Białegostoku do Bobowej, a jednak przyjęliście to zaproszenie. Tak, ponieważ tutaj zachęcała nas do tego jedna z zawodniczek Rumi. Chodzi tu konkretnie o zawodniczkę Pyrkosz. I w związku z tym przyjęliśmy to zaproszenie. Dowiedzieliśmy się, że to będzie impreza taka, trochę tak bym powiedział, z dużym zaangażowaniem publiczności i okolicznych tutaj władz. I w związku z tym przyjęliśmy i było nam to potrzebne również ze względów szkoleniowych. To granie tutaj, wczorajsze i dzisiejsze. I cały nasz pobyt uważam za bardzo pożyteczny dla naszego zespołu. Wynikowo niestety nie zrobiliśmy zbyt dużo, ponieważ przegraliśmy obydwa mecze, nie licząc wczorajszego wygranego z Rumią. Natomiast to nam pokazało, co jeszcze należy zrobić, doszlifować pewne sprawy, elementy przed rozpoczynającą się ligą, która zaczyna się w przyszły weekend. Panie trenerze, co życzyć pańskiemu zespołowi? No przede wszystkim ułożenia tych poszczególnych, jak to się mówi, klocków w grze, bo to są elementy poszczególne do gry. Niestety jeszcze nie ma jeszcze tego dokładnego ułożenia. Jesteśmy zespołem, który boryka się z różnymi problemami, z kontuzjami, z nieobecnością, z zawodniczkami, które przyjechały trochę później do Białegostoku. W związku z tym jesteśmy praktycznie w komplecie od bardzo krótkiego czasu. I w związku z tym najważniejszą rzeczą jest to, żeby ułożyć ten zespół tak, aby wszystko funkcjonowało tak, jakbym sobie i kadra nasza cała trenerska życzyła. Tego ułożenia życzy Gorlicka Regionalna Telewizja. Dzięki serdecznie. W ostatnim turniejowym meczu spotkały się zespoły, które miały na koncie po jednym zwycięstwie. Był to więc finał, w którym po jednej stronie siatki zobaczyliśmy Dorotę Ściurkę i jej koleżanki, a po drugiej zespół Jerzego Skrobeckiego, Sandeko Wybrzeże TPS Rumia. Ten finałowy pojedynek, podobny do poprzednich, wyrównana walka i olbrzymia zaciętość. Jednak końcówki wszystkich trzech setów to wyższość Mieleckiej Stali, która wygrała ten mecz 3-0 i cały gorlicko-bobowski turniej Fakro Cup 2010. Pani Doroto, chętnie skorzystałyście z zaproszenia organizatorów i przyjechałyście, a mało tego, a jeszcze zwycięstwo. No, potrzebne są nam teraz ogrywanie się, zgrywanie się między sobą. Za tydzień zaczynamy ligę, więc takie spotkania też są w ramach szkolenia naszego. Wiemy, na czym stoimy po takich meczach, wiemy, na czym mamy jeszcze popracować. A poza tym takie spotkania reklamujące hale są też bardzo fajne, no bo w sumie popiera się sport, nie? I o to chodzi. Później na parkiet wyszli samorządowcy, którzy w krótkim,
bo zaledwie 15-punktowym secie pokazali spore swoje umiejętności, podtrzymując tradycję, że Bobowa siatkówką stoi. Zamknięcie Fakro Cup 2010 miało uroczysty charakter. Oprócz włodarza miasta Wacława Ligęzy, samorządowców Bobowej była licznie zgromadzona na trybunach publiczność. Nagrodzono zespoły, a także najlepsze siatkarki. Najlepszą libero była mielczanka Agata Durajcie. Rozgrywającą też mielczanka Dorota Wilk. Najlepszą atakującą została wybrana Dorota Pykosz Sandeko Wybrzeże TPS Rumia. Zaś najważniejsze indywidualne wyróżnienie, to jest MVP turnieju, przypadło mielczance Dominice Kaczorowskiej. Gdy umilkły już gwizdki panów sędziów, gdy powoli publika opuszczała już halę w Bobowej, rozmawialiśmy z organizatorami tego Fakro Cup, Dariuszem Grzybem, a także włodarzem Bobowej, Wacławem Ligęzą i dyrektorem zespołu szkół Adamem Kurbankiem. Panie redaktorze, ciężko ściągnąć najlepsze drużyny siatkarskiej plus ligi do takiego miasteczka, jakim jest Bobowa. Przede wszystkim chciałbym podziękować telewizji regionalnej z Gorlic za przybycie na turniej. Współpraca nam się układa od wielu lat wspaniale i jeszcze raz dziękuję. Natomiast dwa lata temu organizowaliśmy mecz Małopolska kontra Stal Mielec w Gorlicach. Impreza wypadła znakomicie. Już wówczas powiedziałem, że chciałbym kontynuować na tym terenie jakieś fajne imprezy. W tym roku gościmy trzy zespoły z Plus Ligi Kobiet, czyli Stal Mielec, Rumię i Białystok. Jest w składzie naprawdę z mocnymi zawodniczkami, bo tu proszę pamiętać, że jest Kubanka, która grała na Igrzyskach Olimpijskich, jest reprezentantka Francji, są reprezentantki Rumunii, są reprezentantki Trinidadu i Tobago, ale to jest taki, powiedzmy, przedsmak tego, co chciałbym zrobić za rok. Najbliższe plany redaktora Dariusza Grzyba. Najbliższe, jeżeli chodzi o Biedź, Bobową i Gorlicę, to jest właśnie to, co chciałem powiedzieć. Za rok planujemy powiększyć turniej o zagraniczne ekipy. Być może byłyby tu Rosjanki, być może byłyby Włoszki, być może byłyby Turczynki. Mam nadzieję, że się nam to uda. Natomiast najbliższe plany to 8 i 9 stycznia organizuje zgrupowanie i pobyt Trefla Sopot, to jest męskiej drużyny pierwszoligowej. I być może jedno ze spotkań zagralibyśmy tu w Bobowej, albo ze Słowakami, albo z reprezentacją Małopolski. Pańska ocena tego turnieju. Oceniam ten turniej bardzo dobrze. Cieszę się, że w ogóle mógł się tutaj odbyć w Bobowej. No dzięki temu oczywiście, że została wybudowana nowa hala widowiskowo-sportowa. To dla miasta ważna sprawa, niezwykle ważna sprawa, dlatego że miasto się promuje. Przyjechały trzy zespoły pierwszoligowe. Myślę, że poziom sportowy był bardzo wysoki, bardzo dobry. Publiczność dopisała i jest głodna tej siatkówki. To jest taki jak gdyby zaczątek, wydaje mi się, do tego, żeby kiedyś w Bobowej utworzona została wyższa liga. Myślę, że takie szanse są, dlatego że Bobowa słynie ze siatkówki i ten obiekt z pewnością spowoduje, że zainteresowanie tą dyscypliną sportu jeszcze wzrośnie. Turniej piękny, turniej dobry. Będziemy pewnie czynić takie starania, żeby on wszedł do kalendarza na stałe. Jeśli to się uda, to tylko może przysporzyć popularności naszej miejscowości, naszemu miastu, a mieszkańcy samej Bobowej, całej gminy, okolicznych tutaj miast będą miały też możliwość przyjść na dobre spotkania siatkarskie. Obok mnie również jeden z organizatorów tego turnieju, dyrektor tej placówki Adam Urbanek. Najpierw może powiem to, że ten obiekt został bardzo fajnie oceniony przez zawodniczki i trenerów drużyn, które tutaj grały. Jest bardzo dobry parkiet, elastyczna podłoga. To będzie służyło zdrowiu i myślę, że z przyjemnością drużyny będą tutaj grać, a także myślę i nasze drużyny będą grać pewnie skuteczniej i lepiej, dlatego że no jest to w tej chwili najlepszy typ sportowej podłogi, który jest w ogóle stosowany w Europie i na świecie. Podłoga miękka, elastyczna, służy po prostu zdrowiu. Nawet powiem taki może niuans. Po pierwszej rozgrzewce, która była w sobotę, trenerzy zaczęli mierzyć wysokość siatki, bo się im wydawało, że siatka jest za niska, albo dziewczyny skaczą za wysoko. Okazało się, że siatka była dobrze przygotowana na właściwą wysokość, a dziewczyny skakały tak, jak skakały, czyli skakały na tej podłodze bardzo dobrze. Chcę jeszcze powiedzieć, bo tutaj na otwarciu hali pan burmistrz jakby zobowiązał nas do tego, żeby ta hala żyła.
Myślę, że ona będzie żyła, ona będzie wymagała na pewno opieki i takiej dbałości i to na pewno wszystko będziemy robić, żeby było ok. Natomiast chcę powiedzieć, że 4 grudnia jest taki duży turniej dla dzieci klas 4, 5, 6. Spodziewamy się, że w dwójkach, trójkach i czwórkach, to jest pierwszy turniej eliminacyjny do Mistrzostw Polski Kinder Sporta, jak tam mówi ta reklama w Zabrzu, będzie startowało około 250 zawodniczek. To tych właśnie malutkich dziewczynek od 4 klasy do 5. Mam nadzieję, że boskie zespoły też się tam będą przebijać.